informujemy wszystkich zainteresowanych, że od dnia dzisiejszego nasze produkcje będą publikowane na nowym kanale YouTube. Adres do naszej nowej strony znajdą Państwo w opisie. Już teraz zapraszamy do subskrybowania oraz zaznaczenia funkcji powiadom, aby być na bieżąco i dostawać powiadomienia za każdym razem, kiedy tylko prześlemy nowy materiał. I teraz kolejne zadanie, hamowanie, tak? Przypominam, że to są zadania dodatkowe. To hamowanie awaryjne. I tutaj już się nie zastanawiamy, w jakim punkcie, tylko walimy do oporów hamulec przedni w hamulec tylny. Przypominam, motocykl ma ABS, także nie powinno nic się stać. Nie powinno dojść do zablokowania koła. Ale wyrabiamy sobie odruch zbijania do biegu pierwszego i zatrzymania nadal na lewej nodze. Dlaczego? Dlatego, że ten hamulec nożny, ta prawa noga ma cały czas trzymać. Zwróć uwagę na to, żeby nogi, kolana wbić w zbiornik, lekko się przesunąć w trakcie tego hamowania do tyłu, łokcie na zewnątrz, żeby nie blokować łokci. Dobra? Żeby nie było to na wyprostowanych, zablokowanych łokciach, bo wtedy cała obręcz barkowa jest zablokowana, jakbyśmy chcieli ominąć, wykonać przeciwskręt, to się nie da. To będzie jakiś taki ala, tylko łokcie na zewnątrz. Wtedy ewentualnie nawet jakbyśmy polecieli na zbiornik, no to nic się nie dzieje. Mamy łokcie ugięte, możemy ominąć przeszkodę, jakbyśmy nie wyhamowali, tak? Działamy. I teraz hamowanie awaryjne Łukasz zaprezentuje. Czyli rozpędza się do 50 km na godzinę. Na mój sygnał hamuje jak najszybciej. Popatrzmy. Zatrzymał się, upewnia się o możliwości jazdy. Rusza. Ale czeka. A no co to było? Nie zwalniaj, tylko czekaj. Masz dać dzidę do 50 na tej dwójce. No, rura. I pamiętać o zbijaniu biegów. Będzie powtarzał jeszcze raz. Pamiętajcie, pamiętaj Łukasz, najgorszy błąd to jest odpuścić hamulec w którymś momencie, jak my się zatrzymujemy, hamujemy, nie? My trzymamy te hamulce do oporu cały czas. Upewnił się. Rusza. I dzida. Śmiało. O tak, dokładnie. No ale dlaczego odpuszczam? Trzymać do momentu zatrzymania. Nie ma odpuszczania hamulca. Bo w momencie, teraz zobacz, co się dzieje. W momencie, gdy nie wyhamowałeś, chcesz ominąć przeszkodę, puszczasz hamulec, nie masz przyczepności pod przednim kołem. Rozumiesz? No. Nie chciałem się przełożyć na tą nogę. Pamiętam, że było cały ciutko Ale to tutaj nie ma to jest awaryjne, to nie jest hamowanie do zatrzymania, tak? No. Także cały czas walimy hamulce ostro. Awaryjne to awaryjne. Na jak najkrótszym odcinku zatrzymanie ma nastąpić. Dokładnie. O tak. No, ale fajnie by było na lewą, tak? Na lewą. No, ale to wiesz, to jest do poćwiczenia. Najważniejsze, żeby pamiętać. Dwa hamulce. Jak mamy ABS, to się nie zastanawiamy z jaką siłą. Cały czas trzymamy hamulec i zbijamy biegi do biegu pierwszego. Tutaj już się nie bawimy w konwenanse, że tam międzygas i tak dalej. Nie ma czasu na międzygas. Ważne, żeby zbić bieg, bo jakby ktoś za tobą nie wyhamował, to jest potrzebne do tego, żebyś uciekał. Bo ty możesz awaryjnie zahamować, ale jeszcze trzeba brać pod uwagę to, że ktoś za tobą może nie wyhamować. Dobra? No dobra, to ćwiczymy już sobie teraz. Rozłączymy się. Ja ci dziękuję za... Pokaz oczywiście mogę to wrzucić, tak? No, będziesz bohaterem filmu, no.
Informujemy wszystkich zainteresowanych, że od dnia dzisiejszego nasze produkcje będą publikowane na nowym kanale YouTube. Adres do naszej nowej strony znajdą Państwo w opisie. Już teraz zapraszamy do subskrybowania oraz zaznaczenia funkcji powiadom, aby być na bieżąco i dostawać powiadomienia za każdym razem, kiedy tylko prześlemy nowy materiał.